Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, przewodniczącego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, byłego posła do Parlamentu Europejskiego, o ile dobrze pamiętam, szóstej kadencji. Panie doktorze, zgadza się? Tak, zgadza się. Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo serdecznie witam. Arena międzynarodowa, wiele się dzieje. Nasze pierwsze spojrzenie przenieśmy do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Wczoraj gorąca atmosfera w Kapitolu, gorąca atmosfera od wielu, wielu dni, a nawet tygodni, związana z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. No, sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest bezprecedensowa. Tak trzeba to nazwać wprost, ponieważ jeszcze nigdy w historii Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej po wojnie secesyjnej, gdzie tak naprawdę ukształtowały się współczesne Stany Zjednoczone, nie doszło do ataku czy zdobywania Kapitolu, siedziby amerykańskiego kongresu. To ma związek oczywiście z wyborami prezydenckimi, które pokazują wielki kryzys demokracji w Stanach Zjednoczonych, ale należy go pojmować moim zdaniem jeszcze szerzej. Jest to w ogóle kryzys instytucji demokratycznych i demokracji w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. W świecie globalistów, neomarksistów, skrajnych liberałów, którzy w różnych krajach, w tym także w Stanach Zjednoczonych, ale ostatnio także podczas również sfałszowanych wyborów na Litwie, próbują eliminować z życia publicznego tych polityków i te partie polityczne, które są cały czas wierne wartościom, w tym również wartościom chrześcijańskim. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to co było bardzo znamienne wczoraj na schodach Kapitolu, to okrzyki tysięcy ludzi wołające "We the people", czyli "my naród". To nie bez powodu skandowano to właśnie hasło z deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, gdzie ojcowie założyciele Ameryki zapisali wprost, że naród amerykański, jeśli uzna, że władza jest sprawowana niesprawiedliwie, ma prawo tę władzę obalić. Jest to wprost zapisane w deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oczywiście celem demonstrantów nie było obalenie jako takie władzy amerykańskiej, ale pokazanie społeczeństwu amerykańskiemu, ale także światu, że doszło do wielkich nieprawidłowości i fałszerstw wyborczych w Stanach Zjednoczonych, bo tak trzeba to wprost nazwać. No, o tym świadczą choćby liczby. Według danych statystycznych ponad 60% Amerykanów twierdzi, również zwolenników demokratów, twierdzi, że Joe Biden wygrał te wybory w sposób nie do końca legalny. Zresztą wczoraj Donald Trump, przemawiając dwukrotnie, ale zwłaszcza podczas tego pierwszego przemówienia przed Białym Domem do tysięcy demonstrantów, oburzonych Amerykanów, stwierdził wprost, że te wybory zostały skradzione i sfałszowane w Ameryce. No skąd my to wiemy? No choćby z również bezprecedensowego pozwu prokuratora generalnego Teksasu, który został poparty przez 18 stanów, pozwu do Sądu Najwyższego o unieważnienie wyborów prezydenckich. Tego w historii Stanów Zjednoczonych na taką skalę nigdy również nie widzieliśmy. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że podczas głosowania korespondencyjnego frekwencja wynosiła w niektórych hrabstwach, na przykład w hrabstwach Michigan, do 350%, 140%, jeśli głosy znajdowano w różnych miejscach, w tym także w śmietnikach, jeśli głosowały osoby od dawna nieżyjące, karty do głosowania otrzymywali emigranci, czy osoby nieuprawnione do głosowania i też te, które o to nie prosiły. Ale co najważniejsze, i to było podstawą wniosku o unieważnienie tych wyborów, to, że w tych tak zwanych stanach swingujących, czyli stanach decydujących czterech o wyniku wyborów, zastosowano przedziwną procedurę, gdzie urzędnicy zmienili system wyborczy w tych stanach, to znaczy przedłużyli głosowanie korespondencyjne po dniu wyborów i zaliczano karty, które spływały po dniu wyborów, po tym oficjalnym dniu wyborów. I to było niezgodne
z amerykańskim prawodawstwem, bo takie uprawnienia ma tylko władza legislacyjna, czyli ustawodawcza. Jak się okazało, ten nowy system, bo tak trzeba go nazwać, czy układ generalnie, liberalno-lewacki, również w Stanach Zjednoczonych, który opanował partię demokratyczną i w tych Stanach, gdzie demokraci rządzą, sprawił, że także sądy stanowe, sądy najwyższe stanowe i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie odważył się podjąć odważnej decyzji o ponownym przeprowadzeniu głosów w tych Stanach, gdzie dochodziło do fałszerstw wyborczych, albo o unieważnieniu tych głosów elektorskich w tych Stanach. Tej odwagi zabrakło, a być może zadziałał, tak jak wspomniałem na początku, ten liberalno-lewicowy układ, który próbuje przebiegunować nie tylko Stany Zjednoczone, ale już próbuje przebiegunować cały świat. A my te nadużycia urzędników znamy również, ja osobiście, z Unii Europejskiej, gdzie w sposób podobny postępuje walec neomarksistowskiej rewolucji. Także i Polska jest poddawana temu procesowi ideologicznej neomarksistowskiej obróbki. Panie doktorze, Wera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości, oznajmiła, że chce zbadać Węgry i Polskę za pomocą nowego mechanizmu praworządności na początku tego roku. Natomiast Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jako prokurator generalny wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania mechanizmu praworządności, a więc z nowym rokiem powracamy do tego kluczowego zagadnienia tak zwanej praworządności. I to jest bardzo dobre posunięcie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ponieważ działania, które cały czas są prowadzone przeciwko Polsce przez Komisję Europejską, a szczególnie przez komisarz Jourovą, są niezgodne z traktatami unijnymi. Ale my doskonale wiemy, że neomarksiści, nowi światopoglądowi rewolucjoniści, którzy chcą przebudować Unię Europejską, którzy chcą doprowadzić do upadku rządów w Polsce, na Węgrzech, rządów, które im się nie podobają z jednego powodu, ponieważ nie są lewicowe, nie są lewackie. Oni próbują rozwiązań siłowych, to znaczy poprzez instytucje unijne, które są opanowane w 100% przez polityków, przez urzędników liberalno-lewicowych, a może najpierw powinienem powiedzieć lewicowo-liberalnych, próbują wykorzystać te instytucje do tego, aby wymusić na Polsce przede wszystkim dostosowanie się do ich szantażu, który kierują pod naszym adresem już od bardzo dawna. I w sukurs niestety także temu szantażowi idzie polska opozycja, ale także wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley, która nie tak dawno, bo parę dni temu dosłownie, powiedziała, że należy przyspieszyć wszystkie działania przeciwko Polsce z artykułu 7. Również oskarżyła Polskę o totalitaryzm, co jest zupełną aberracją i w ustach niemieckiej polityk z SPD brzmi no trochę jak kuriozum, bo to jeśli ktokolwiek ma problemy z totalitaryzmem, to Niemcy, a nie Polska w swojej historii. Ja tylko chciałbym przypomnieć rzecz jedną, że my jednak powinniśmy na szczycie ostatnim unijnym postawić weto. Gdybyśmy to uczynili, to te kroki zapowiadane przez komisarz Jourovą i zapowiadane przez wiceszefową Parlamentu Europejskiego Katarzynę Barley teraz w tym momencie nie byłyby możliwe, bo na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego przed świętami, w grudniu, tydzień przed świętami, europosłowie, Komisja Europejska, ale też sama szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w rozbrajający sposób i z rozbrajającą szczerością stwierdziła, że w kwestiach budżetu zasada praworządności będzie miała podstawowe znaczenie. A to znaczy, że Komisja Europejska, że Ursula von der Leyen, że Parlament Europejski nie ma zamiaru dotrzymywać umów i do tego powinniśmy się coraz bardziej przyzwyczaić i walczyć o swoje prawa w taki sposób, aby budując koalicję wokół Polski, różnych państw, w tym Węgier, Słowenii, być może nawet niedługo i Rumunii, ponieważ tam rząd także stał się ostatnio źródłem ataków unijnych, budując koalicję państw, powinniśmy przeciwstawić się tej współczesnej dyktaturze brukselskiej, która, jeśli nie zostanie zatrzymana, spowoduje
zniszczenie państw narodowych i stworzenie jednego superpaństwa. I my, Polacy, nie możemy na to pozwolić, bo to odbyłoby się kosztem naszej suwerenności. Panie doktorze, a pani Barley to ta sama przecież osoba, która już wcześniej chciała zagłodzenia Polski i Węgier. Tak, to jest ta sama postać, ta sama osoba. Widzę u niej wręcz taką niechęć graniczącą z nienawiścią do naszego kraju i również do Węgier. A to pokazuje, że urzędnicy unijni bardzo wysokiego szczebla nie działają na podstawie prawa, ale działają bardzo emocjonalnie i działają politycznie. Ich oskarżenia również są polityczne. Nie mają nic wspólnego z praworządnością i z prawem. Tak jak wspomniałem, wszystkie działania przeciwko Polsce dotyczące wymiaru sprawiedliwości choćby są tylko i wyłącznie oskarżeniami politycznymi, poza traktatowymi, ponieważ nigdzie w traktatach nie jest zapisane, aby ustrój wymiaru sprawiedliwości czy sądownictwa w jakimkolwiek kraju członkowskim był regulowany z poziomu unijnego. Ale jak wiemy, dla marksistów, dla lewicy czy dla komunistów prawo nigdy nie było prawem, nigdy nie było punktem odniesienia. Punktem odniesienia zawsze były ich wewnętrzne polityczne ustalenia. I ci potomkowie, można powiedzieć, Marksa, polityczne dzieci Marksa dzisiaj mszczą się w jakiś sposób na Polsce, być może nawet za obalenie przez nasz kraj komunizmu. Ale to nie jest tylko i wyłącznie oskarżenie w kwestiach sądownictwa, bo ostatnio także mamy oskarżenia przeciwko Polsce i wezwanie Komisji Europejskiej również przez Niemców, przez niemieckie stowarzyszenie dziennikarzy. No właśnie, to jest bardzo ciekawy przykład i także odniesienie do tak zwanego mechanizmu praworządności. To właśnie, panie doktorze, niemieckie stowarzyszenie dziennikarzy wezwało Komisję Europejską do przyjrzenia się rynkowi prasy w Polsce. Ma to związek z przejęciem przez PKN Orlen firmy Polska Press i stowarzyszenie chce, by Komisja Europejska zajęła się rynkiem prasy w Polsce w ramach planowanego na początku tego roku zastosowania wobec Polski mechanizmu praworządności. Oświadczenie czy wezwanie niemieckiego stowarzyszenia dziennikarzy uważam za bardzo skandaliczne, które nie powinno mieć w ogóle miejsca, ale ono wpisuje się w ogóle w politykę niemiecką wobec Polski i w politykę unijną, właśnie tę politykę lewicową wymierzoną w Polskę. Otóż mówiąc o mediach, wiemy wszyscy doskonale, że są one czwartą władzą w każdym państwie. I media sprawują rząd dusz w każdym społeczeństwie i w każdym również państwie. To, co istotne, to struktura własnościowa mediów tak naprawdę kształtuje opinię publiczną w każdym kraju, ma wpływ na wybory, bo przecież jeśli media prezentują lub pokazują tylko i wyłącznie jeden punkt widzenia, jeden światopogląd, krytykują polityków, partie polityczne, no to mają bezpośredni wpływ na wybory w danym kraju, zresztą w każdym kraju. Czyli poprzez urabianie czy wpływanie na opinię publiczną ma się również wpływ, mając media, na wyniki wyborcze. I to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia państwa, w którym na przykład struktura mediów jest zachwiana, gdzie struktura mediów nie ma jako głównej podstawy własnościowej kapitału narodowego. Ja się bardzo cieszę, że Polska zaczyna repolonizować media, bo to, co się stało na początku, czy w ogóle w latach 90. i na początku lat 2000 w Polsce, to było oddanie mediów w obce ręce, co niestety bardzo szybko odbiło się na Polsce, również na tej ewolucji światopoglądowej, która do Polski przyszła. Mam na myśli niszczenie wartości chrześcijańskich. To przecież dzieje się i dzisiaj, i działo się od lat 90. krok po kroku za udziałem właśnie mediów przyjętych w dużej mierze przez Niemcy. No przypomnijmy, że 20 dzienników regionalnych, które obecnie przejdą w ręce Orlenu, były dziennikami w rękach spółek niemieckich, ale zauważmy jedną taką tendencję, zwłaszcza w latach 90., że najpierw rozpoczęto od przejmowania, mam na myśli Niemcy, od kupowania w Polsce i przejmowania dzienników regionalnych i mediów na tak zwanych ziemiach odzyskanych. A zatem Niemcy rozpoczęły budowę polityki historycznej na tych ziemiach,
Ja osobiście na Warmii i Mazurach przekonałem się o tym bardzo boleśnie na własnej skórze, gdy byłem atakowany za obronę polskiej własności na Warmii i Mazurach i sprzeciwianie się oddawaniu w ręce niemieckie tak zwanego mienia poniemieckiego, co się niestety działo i dzieje dzisiaj, również poprzez media, które stwarzały obraz, fałszywy obraz rzeczywistości, jakoby Niemcom, którzy z tych terenów wyjechali, stała się dziejowa krzywda. A było zupełnie odwrotnie. My z tą niewłaściwą polityką historyczną niemiecką serwowaną nam w niemieckich mediach w Polsce, ale też i za granicą, zetknęliśmy się także w kwestiach niemieckich obozów koncentracyjnych. Nas niemieckie media przedstawiały jako raczej współwinnych, a nie ofiary tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Zatem to pokazuje, jak ważne jest, kto posiada media i kto w danym państwie decyduje o tym, jaka jest struktura własnościowa tych mediów. Zauważ mi jedną rzecz. W prawie niemieckim czy w Niemczech ta struktura własnościowa jest bardzo rygorystycznie ustalona i przestrzegana. W Niemczech media pisane, dzienniki są w 100% własnością kapitału niemieckiego. I tak być powinno w każdym państwie. Jeśli chce się zachować suwerenność danego państwa, jeśli chce się zachować podmiotowość i jeśli nie chce się być podmiotem czy przedmiotem działania agentury wpływu. A u nas niestety poprzez złą strukturę, poprzez sprzedanie polskich mediów, głównie w ręce niemieckie, mieliśmy do czynienia ciągle z agenturą wpływu, medialną agenturą wpływu na terenie Polski i z konsekwencjami tego borykamy się do dzisiaj. Niemcy jedynie pozwoliły na swoim terytorium na przejmowanie przez zagraniczny kapitał tak zwanych czasopism, zwłaszcza czasopism dotyczących mody kobiecych i tak dalej, tam gdzie tak naprawdę nie mówi się nic o polityce, nie mówi się nic o polityce historycznej, czyli tych mediów, które nie mają wpływu na życie publiczne. To czynią Niemcy, a zatem jeśli Niemcy i dziennikarze niemieccy czynią Polsce dzisiaj zarzut i chcą nas stawiać pod pręgierzem Komisji Europejskiej za to, że my repolonizujemy media i chcemy doprowadzić do równowagi w strukturze własnościowej w polskich mediach, no jest co najmniej skandaliczne i nie na miejscu i to powinniśmy im wprost powiedzieć. I do tego także po naszej stronie trzeba przypilnować, panie doktorze, kto będzie teraz te media reprezentował, bo także jest obawa, że wraz z różnego rodzaju zmianą prądów, chociażby politycznych w naszej ojczyźnie, będą odżywały te różnego rodzaju środowiska liberalno-lewicowe, które bardzo mocno sięgają po swoją obecność w mediach, bo poprzez tę obecność wpływają przecież na innych, prawda? To prawda i tu bardzo mocno powinni nasi radiosłuchacze również wziąć to sobie do serca, bo dopóki w Polsce mamy jeszcze wolne wybory, dopóki nie ma fałszowania wyborów, tak jak w Stanach Zjednoczonych czy na Litwie, powinniśmy w każdych brać wyborach udział i głosować na patriotów, głosować na tych, którzy reprezentują polski punkt widzenia i którzy reprezentują polski interes narodowy. Tylko to będzie najlepszą gwarancją zachowania polskiej struktury mediów, ale też będzie gwarancją zachowania na przyszłe lata, dla przyszłych pokoleń, suwerenności naszego kraju. To jest, zdaje się, najlepszym rozwiązaniem, czyli co 4 lata świadomy i dobry wybór. I uświadamianie jedny drugich, proces formacyjny w społeczeństwie, który powinien w dalszym ciągu trwać, odwołamy się do tego znanego przykładu konieczności podjęcia tej pracy organicznej, pracy u podstaw, która miała miejsce chociażby w pozytywizmie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspertem do spraw międzynarodowych, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Thank you.